Dzień dobry, witam bardzo serdecznie 5 października o poranku Bożym Słowem, które zapisane jest w Księdze Proroka Jeremiasza, gdzie w 31 rozdziale, w 31 wierszu tak czytamy. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. A także słowem z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 9 rozdziale, w 4 i w 5 wierszu tak czytamy. Do Izraelitów należało synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała. Moi drodzy, Bóg Wszechmogący pozwolił nam wstać do nowego dnia. Pragnie od pierwszych godzin porannych, ale także i w nocy, otaczać nas swą miłością, swoją łaską i swoją dobrocią. Dał nam siłę ku temu, aby się obudzić i zmierzać w stronę wyznaczonych zadań, wyznaczonych celów. Niech w tej drodze dzisiejszej, naszej życiowej, Bóg Wszechmogący nam błogosławi, a przez swe słowo przypomina, że jest Bogiem, który wypełnia do końca swoje obietnice. Ofiarował nam Jezusa Chrystusa, swojego Syna, naszego Wybawiciela. Objawił w Nim pełnię swej miłości i dobroci, swej łaski, a zsyłając Ducha Świętego, swą obietnicę przypieczętował. Jeszcze mocniej odcisnął ślad w naszym życiu. Dlatego przemierzając przez nowy dzień, który z łaski Bożej otrzymaliśmy, chciejmy o Bożej obietnicy, miłości, dobroci, Bożego zaangażowania w naszym życiu pamiętać. Pamiętajmy o tym, że Bóg w mocy Ducha swego Świętego troszczy się o nas, prowadzi i pomaga, przeżywa z nami każdą sytuację. Niech dzień dzisiejszy będzie dniem, podczas w którym wzmocnimy naszą wiarę, będziemy pamiętać o Bożej miłości, o Bożej łasce, będziemy zwracać uwagę na najbliższych, na ukochanych, będziemy także z radością dzielili się nadzieją życia wiecznego. Wszystkiego, co dobre, życzę Wam na ten dzień dzisiejszy. Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi. Pamiętajcie o Nim w każdej sytuacji, tej radosnej i tej trudniejszej. Pamiętajmy o tym, że Bóg przez Ducha swego Świętego jest z nami, a przez Jezusa Chrystusa przypomina nam o tym, że Jego ukochanymi, umiłowanymi dziećmi jesteśmy. Wszystkiego, co dobre Wam życzę, moi kochani, na ten dzień dzisiejszy. Wiele Bożego błogosławieństwa, dużo uśmiechu, dużo radości i nadziei w sercu. Wszystkiego, co dobre, pozdrawiam serdecznie z Kluczborka. Do zobaczenia. Amen.